Okej, tak jak było zapowiadane, dzisiaj lecimy z reportażem z miejsca praktyk. Panowie, co tu sądzicie? Jak będzie? No, będzie, no, będzie robota. Będzie robota, zobaczcie. Przypomnę sytuację. Podobno chłopcy pracują za mało. Panowie natomiast mówią, że nie ma dla nich pracy i się nudzą, nie mają wystarczających narzędzi. Jesteśmy tutaj z panią Sarą. Sprawdzić, co tak, kto ma rację. No, myślę, że rozwiążemy ten problem. Okej, więc jesteśmy na miejscu budowy. Dajemy teraz z panią Sarą, że nas tu nie ma i czekamy, czy panowie dadzą chłopcom jakąś robotę, ponieważ no, jak mówimy, jak zwykle stoją i czekają na rozwój wypadków, nudząc się. Także widzimy, dwóch robi, trzeci nadzoruje, a reszta czeka na zlecenie. Robota skończona i teraz zobaczymy, co zostanie zlecone. Tu odchodzi malowanie. Oni potrzebują chyba więcej do malowania. Ale jest jeden wałek na trzech ludzi, więc może być z tym ciężko. Co nie? Zasadniczo to ja tego nie widzę. No, czyli wygląda to tak, że mamy jeden wałek, jednego pracownika. W tym przypadku Damianek. Pozdrawiam mamę, rodziców, tatę, dziadków, siostrę, pieska. I do roboty. A reszta z braku narzędzi. Pozdrawiam mamę, tatę. Kibicuję. Mamę, tatę i rodziców. Okej, zdaje się, że rozwiązaliśmy sytuację i chodzi o to, że panowie z Portugalii przychodzą do chłopców, mówią do nich, co mają robić po portugalsku. No ci stoją, bo nie rozumieją, a ci myślą, że nie robią, no bo im się nie chce. I no, to historia. Czujemy śniadania zazwyczaj. A tu mamy naszą melinę. Tu jest melina. Tu śpimy. Tu się melinują, gdy nie mają co do roboty, tak? Ta. Bardzo wygodny steropian, polecam. No, każdy bezdomny byłby niemal wzięty. Normalnie. Mając taką kanciapę. Szybki kurs języka portugalskiego. Okej. Idę do roboty. Dobra, wróciłem właśnie z miejsca praktyk naszych panów. Jest tak jak myślałem, czyli nasi chłopcy chcą pracować, ale majster, mówiąc tylko po portugalsku, nie może się z nimi dogadać, więc ci stoją, patrzą na niego, nic nie robią, no bo nie wiedzą, co robić. I oto cały problem. Czyli co, no, uczcie się dzieci języków obcych, to nie zginiecie, a szczególnie angielskiego. Kontrola chłopców już była, pora zobaczyć, jak sobie radzą dziewczyny. Widzę, że coś nowego. Malują mur na biało. Ręce kobiety pracujące. Jak widać, no, nie da się ukryć, że się nie obijają. No chyba, że nie wiem, specjalnie się wysmarowała farbą dla podpuchy, ale. No nie, tak specjalnie, tak. Ale nie sądzę. Od chłopaków wróciłem wcześniej niż myślałem. Mam teraz sporo wolnego czasu. Więc wybrałem się na spacer nigdzie indziej, tylko do Lidla. No jako, że mieszkamy na wsi praktycznie, to jest jedyną atrakcją.
Jak się robi takie ujęcia, to trzeba wracać po kamerę. Ale to musi głupio wyglądać. No i już po szybkich zakupach. Z ciekawostek, w Lidlu spotkałem rodzinę z Polski, która podróżuje z północy na południe. No. A teraz znowu pod tą górę. Tego ujęcia dwa razy pod tę górkę podchodziłem. Docencie to. Wrócili chłopcy, zapytajmy ich jak było, czy coś się poprawiło, czy coś się zmieniło. Dobra panowie, jak dzisiaj było? Bardzo dobrze. Co się zmieniło? Dobre. Kanapeczki były wyborne. Wyborne tak. Były kanapeczki. Było super, nie? Był chleb tostowy, nawet obcięli skórki, nie? No pomidorek, szyneczka, sałata, sos czosnkowy. A robota była? Była. Ale jaka fajna robota. Do tego w końcu robiliśmy. Znowu lepikiem, z wałeczkiem, trzy ściany, cztery. A ten, co jeszcze chciałem zapytać? Lemosz też taki miły. Właśnie, dogadywaliście się jakoś lepiej? No, co się tak dogadaliśmy. Jak ten typek miał? Joan, poznaliśmy. Nowy typek. Joana. Jak Joana Krupa. No co, dałoby tak dalej. Tak. Także... I w ogóle wróciliśmy pół godziny szybciej. Nie wiem. Czyli wychodzi na to, że interwencja odniosła sukces. Lewa trochę dymu narobi.